Marcin Hagmajer, Narodowa Akademia Informacyjna. Chciałem dziś przedstawić odczyt na temat rocznicy, 50. rocznicy wydarzeń marcowych. W 50. rocznicę rewolty marcowej i narodowego kontruderzenia. Tak zatytułowałem swój odczyt. Walka z syjonistyczną piątą kolumną była w istocie procesem dekomunizacji, desowietyzacji i polonizacji Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. W tym roku przypada 50. rocznica tzw. wydarzeń marcowych. W porównaniu do lat ubiegłych mieliśmy do czynienia z gromkimi, wielkimi obchodami najwyższych władz partyjno-państwowych na czele z najwyższymi urzędnikami państwowymi, którzy ochoczo kajali się przedstawicielom mniejszości uważanej za pokrzywdzoną w tych tak zwanych wydarzeniach. W związku z tą propagandą, w której aż roi się od wszelkiej maści dezinformacji dysymulacyjnych i symulacyjnych, a więc pomijania, zatajania i zmyślania, a także różnej maści pseudoinformacji, postanowiłem osobiście przypomnieć, czym one de facto były. Było to w istocie kolejne starcie między frakcją narodowo-patriotyczną, a internacjonalistyczną w łonie Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Geneza tego konfliktu sięga czasów II wojny światowej, gdzie polscy działacze Polskiej Partii Robotniczej z Władysławem Gomułką na czele, czyli tak zwani krajowcy, starli się ze złożonym głównie z szowinistów żydowskich, syjonistów, tak zwanym Centralnym Biurem Komunistów Polski, agenturą Kominternu i Ławrentija Berii, późniejszymi puławianami. Warto przypomnieć, że Ławrentij Beria, formalnie szef NKWD, był tak naprawdę agentem organizacji Mussawatu. Była to organizacja, która miała za cel przystąpić do rewolty przeciwrosyjskiej na terenie roponośnym Kaukazu i przyłączyć te tereny do Imperium Brytyjskiego. Więc była to agentura Imperium, służb specjalnych Imperium Brytyjskiego. W związku z tym można uznać puławian CBKP za agenturę anglosaską po prostu. A świat anglosaski od zarania jest, przynajmniej od dwóch wieków, był podporządkowany syjonizmowi. Była to nieudana próba powrotu do władzy wspomnianych puławian, czyli tych dygnitarzy pochodzenia żydowskiego, poprzez realizację planu studenci, robotnicy, żołnierze, będziemy mieć krwawy Budapeszt. Przy pomocy dzieci puławian, czyli komandosów, miano rozpocząć plan od studentów. Na szczęście narodowe kontruderzenie zapobiegło na pierwszym punkcie tego planu, czyli na studentach tej krwawej rewolcie. Była to również skoordynowana z ośrodkami lewackimi na świecie zachodnim, anglosaskim właśnie przede wszystkim, i z czwartą międzynarodówką trockistowską, nadwiślańska wersja lewackiej rewolty 1968 roku, która ogarnęła później, zwłaszcza po maju 1968 roku, tak zwany wolny świat. Przypominam odnośnie czwartej międzynarodówki, że słynny list do partii Jacka Kuronia i Karola Modzelewskiego z 1965 roku, w którym postulowali oni władzę rad, był przedrukiem uchwały czwartej międzynarodówki leninowsko-trockistowskiej z 1957 roku, co pokazuje, że środowisko to nie miało żadnych prodemokratycznych, prowolnościowych, propolskich zamiarów, tylko wręcz antypolskie, internacjonalistyczne. Było to
wyraźne odreagowanie okresu stalinowskiego przez ogromną większość Polaków, którzy mimo trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej i politycznej wyraźnie poparli Władysława Gomułkę i Mieczysława Moczara, który był przywódcą partyzantów, bo jako alternatywy nie chcieli mieć skrajnych stalinowców w rodzaju Zambrowskiego, Staszewskiego czy Morawskiego. Więc ich poparcie nie tyle było powrotem nadziei wobec Gomułki, co brakiem właśnie alternatywy. Nie chcieli powrotu zbrodniarzy do władzy. Chcieli ich rozliczenia. I w tym wypadku Gomułka i Moczar byli mężami opatrznościowymi, którzy bronili interesu Polski, Polaków, więc byli obrońcami naszego narodu w walce z największymi wrogami. W skali międzynarodowej była to pierwsza próba rozbicia bloku wschodniego. Zaczęło się w 1967 roku od euforii środowisk żydowskich w Polsce i na świecie na wieść o triumfie Izraela w wojnie sześciodniowej przeciwko państwom arabskim. Wielu Żydów zajmujących stanowiska w aparacie partyjnym, państwowym oraz w resortach siłowych, zarówno Ludowego Wojska Polskiego, jak i państw Układu Warszawskiego, wykazało solidarność z Izraelem i tym samym nielojalność wobec państw socjalistycznych. To uruchomiło słynną praską wiosnę w Czechosłowacji. W Polsce zaś Władysław Gomułka w czerwcu 1967 roku wypowiedział słynne słowa o izraelskiej piątej kolumnie w Polsce Ludowej. Państwa Układu Warszawskiego zerwały, wszystkie poza Rumunią, zerwały stosunki dyplomatyczne z Izraelem, zaś żydowscy szowiniści, syjoniści nie wahali się współpracować z byłymi hitlerowcami przeciwko zwłaszcza Polsce i Polakom oraz innym państwom Układu Warszawskiego w swojej akcji przeciwko Polsce i na rzecz swojego powrotu do władzy. Warto przypomnieć, że kontrwywiad MSW podległy generałowi Mieczysławowi Moczarowi namierzył wówczas, że wywiad Niemieckiej Republiki Federalnej Bundesnachrichtendienst uzyskał wówczas zgodę na uruchomienie w ramach planowanej akcji wywrotowej w Polsce Ludowej i Czechosłowacji siatek wywiadu izraelskiego. Dr Werner Marx z Bundesnachrichtendienst osobiście wówczas pofatygował się w tej sprawie do Izraela. Dziś wprawdzie NRF i Izrael są po przeciwnej stronie barykady, zaś wtedy były to państwa bardzo wiernie współpracujące przeciwko Polsce i Polakom. O czym warto pamiętać. Generał Tadeusz Walichnowski wtedy wyłożył wiele publikacji, między innymi tę tu przedstawiam, Syjonizm a NRF, ale także NRF Izrael i Polska NRF Izrael, gdzie pokazał tą haniebną współpracę przeciwko Polsce i Polakom, która wówczas miała miejsce. Naprawdę wykonał wtedy benedyktyńską pracę i za to mu pośmiertnie należy się chwała i cześć. W związku z tym chciałem przypomnieć, że ogromną rolę w przeciwdziałaniu prowokacji Puławian i ich dzieci, komandosów, odegrały wówczas nie tylko służby Moczara i Jaruzelskiego, którzy oczyszczali swoje resorty ze stalinowsko-syjonistycznych elementów. Jaruzelski, jak się później po latach okazało, pozornie, bo także nie tylko, że oczyszczał Ludowe Wojsko Polskie z oficerów, którzy ochoczo wsparli agresję Izraela przeciwko państwom arabskim, ale jak mawiał później marszałek Kulikow, naczelny dowódca wojsk Układu Warszawskiego, tak naprawdę przyczynił się on do wzmocnienia kadry oficerskiej armii izraelskiej, co wyjawił marszałek Kulikow w rozmowie z Albinem Siwakiem, ale także trzeba pamiętać o haniebnej roli Jaruzelskiego, który w tym samym czasie pod płaszczykiem desyjonizacji oczyszczał Ludowe Wojsko Polskie z elementów także polskich, bo wyrzucał oficerów, którzy mieli za sobą przeszłość jako oficerowie Armii Krajowej. Co pokazuje, że również jego należy zaliczyć do agentury anglosaskiej.
Ale nade wszystko należy wspomnieć o polskich artystach i dziennikarzach, którzy mocno postawili tamę dywersyjnej akcji Puławian. Najważniejszą i najodważniejszą postacią, oprócz wspomnianego generała Walichnowskiego, był przede wszystkim dziennikarz i artysta w jednej osobie, redaktor Ryszard Gontarz. Zarówno na niwie kulturalnej, jako kierownik literacki i spiritus movens środowiska legendarnego teatru RF66, jak i polityczno-publicystycznej, redaktor Gontarz z otwartą przyłbicą demaskował antypolską i antynarodową postawę Puławian i komandosów. Jako jedyny redaktor pisywał wówczas pod własnym nazwiskiem, nie używał pseudonimu. W swoich trafnych diagnozach opartych na dokumentach pan redaktor Gontarz wskazywał na inspiratorów prowokacji z dziadami, pokazywał ich powiązania ze środowiskami syjonistycznymi na świecie, a także z rewizjonistami z Niemieckiej Republiki Federalnej. Te tematy przejawiały się także w jego sztukach teatralnych z niezapomnianymi, genialnymi kreacjami aktorskimi, a także w filmach dokumentalnych, takich jak Sprawiedliwi z kwietnia 1968 roku, który do dzisiaj, chociaż został zakupiony przez telewizję publiczną, nie ujrzał światła dziennego w tradycyjnych mediach, tak zwanych mediach publicznych. Jest za to pokazany w internecie. Na szczęście można go obejrzeć na YouTubie. Niestety ówczesne władze z Władysławem Gomułką na czele nie wyciągnęły wniosków z publikacji i postulatów pana Ryszarda Gontarza i zamiast dogłębnie rozliczyć Puławian, czego domagali się Polacy, to skrzywdzono wielu uczciwych publicystów z właśnie panem Gontarzem na czele. Za krytykę ówczesnego kierownictwa partyjno-państwowego tuż przed piątym zjazdem PZPR w grudniu 1968 roku w wystąpieniu w MSW redaktor Gontarz skrytykował ówczesne kierownictwo z Władysławem Gomułką na czele za zablokowanie niezbędnych właśnie reform i rozliczeń i ostrzegł, że jeżeli nic się nie zmieni, to najdalej w ciągu 2 lat nastąpi wybuch społeczny, który tym razem zmiecie Władysława Gomułkę i ekipę partyzantów, co niestety okazało się prorocze i w grudniu 1970 roku właśnie się spełniło. Jednak pan redaktor został pozbawiony niemal środków do życia i miał formalny zakaz pisania do roku 80. Tuż po roku 80. na chwilę ten zakaz uchylono, ale później po dojściu do władzy wspomnianego generała Jaruzelskiego i lobby puławsko-postkomandowskiego po 89. roku ten zakaz aż do czasów tak zwanej wolnej Polski III RP obowiązywał. Dowodem tego jest to, że książka Rewolta Marcowa, napisana w roku 1999 i wydana w 2000, musiała być pisana pod pseudonimem Jerzy Brochocki. Ten zakaz obowiązuje do dzisiaj, także po śmierci pana Ryszarda. Odbiło się to na jego zdrowiu, lecz zachował swój honor, godność oraz niezłomność ducha. To pozostało mu do ostatnich dni jego życia. Chciałem powiedzieć, że ja osobiście zawdzięczam wiele panu redaktorowi Gontarzowi. Nauczył mnie nie tylko wiedzy, ale i warsztatu, za co mu jestem dozgonnie wdzięczny. Pośmiertnie składam mu hołd z tego miejsca. I dziękuję w imieniu wszystkich świadomych Polaków, także tych, którym pomógł wówczas, że nie dopuścił w 1968 roku do rozlewu krwi na miarę tego, który miał miejsce w Budapeszcie i uratował Polskę i Polaków przed kolejną prowokacją, której celem miało być przywrócenie do władzy zbrodniarzy nierozliczonych po 1956 roku. Chciałem jeszcze przypomnieć o jednej z ważnych publikacji pana
Ryszarda Gontarza, ukazanej w 1968 roku Inspiratorzy, gdzie pan redaktor pokazał związki zbrodniarzy z CBKP Puławian z tak zwanymi żołnierzami wyklętymi. Tutaj jest napisana ciekawa historia Lecha Bejnara, późniejszego Pawła Jasienicy, intelektualisty, pisarza związanego ze środowiskiem Tygodnika Powszechnego, który biorąc udział jako wykonawca wyroków śmierci był przez Zygmunta Szendzielarza Łupaszkę osobiście przydzielony do tak zwanej mokrej roboty, nie wahał się brać udział w zbrodniczych czynach, między innymi na oczach dwóch córek zlikwidował działacza PPR-u z zimną krwią, tylko dlatego, że chciał on polonizować aparat partyjny i przeciwdziałać akcji CBKP o jego syjonizacji. I tu mamy dowód, że pan Lech Bejnar, mimo że banda Łupaszki została zlikwidowana i wykonano wiele wyroków śmierci, to sam wyszedł na wolność, był później publicystą, związał się z Puławianami, ze środowiskiem Tygodnika Powszechnego, tak zwanymi katolikami otwartymi i brał czynny udział w inspirowaniu studentów, to znaczy Adama Michnika i Ireny Grudzińskiej w przekazanie postulatów ze zjazdu oddziału warszawskiego Związku Literatów Polskich, które miały być takim zapalnikiem do uruchomienia rewolty marcowej. Tu mamy dowód dzięki panu Ryszardowi Gontarzowi, że ci tak zwani żołnierze wyklęci, którzy dzisiaj są wynoszeni na piedestał jako najwięksi bohaterowie, nie wahali się współpracować ze zbrodniarzami stalinowskimi i warto tutaj się zastanowić, na ile oni byli tak zwanym niepodległościowym, powojennym podziemiem, a na ile w rzeczywistości byli prowokacją CBKP, która miała za zadanie nie dopuścić Gomułki i Krajowców do władzy, a pod przykrywką wojny domowej tak naprawdę umożliwić przejęcie w 100% władzy zbrodniarzom z CBKP. Dziękuję.